Cześć, z tej strony Geopera, zapraszam na, pierwszy odcinek z tego tegoroczny, można tak powiedzieć, z Urfa, randomowy Urf, dzisiaj wbił. Wiem, że już sporo ludzi nagrywało, ale nie chciałem nagrywać tego na PB z tym pingiem 200, więc sobie zagramy tak normalnie. Idziemy na topa. Mógłbym stepować od razu, ale ile to jest cooldownu? Nie ma sensu, bo się wale i będę musiał znowu piechotą wracać, a tak na razie minionów nie ma. Wyleciał nam Nocturne. Będziemy sobie to na iście nagrywać, bo tu mam oczywiście dużą większą część czempionów już na łeście. Chociaż na łeście mam tymi, którymi gram, nie? I to teoretycznie na łeście byłoby to lepiej dla mnie. Bo tutaj mam dużo czempionów, którymi nie gram. Na pewno każdy też tak ma, że ma czempionów kupionych. Czy tam z jakichś skrzynek, czy z odłamków, którymi nie gra. Co do Nocturne na tym trybie, motywuje się wydaje być mocne. Chociaż w sumie nie, bo tych speli jest tyle, więc głupoty gadam, nie jest takie mocne. To jest ciekawe. To jest bardzo ciekawe, bo ty można spawnować. Tylko nie wiem, jak tym chyba jak cooldown z tego schodzisz. Od razu jak to rzucimy, to już cooldown się resetuje, czy dopiero jak się fear odpali, to się resetuje cooldown z tego. Musimy to przetestować, bo jak tak, to praktycznie możemy kogoś mega fearze jeden na jeden trzymać. Ale tu tak praktycznie co drugi ma, na przykład oni mają Kamile, mają, o jest. Łap tam dywan. On sobie kuwził, ta Kamila. No ja będę dywany rozciągać, no. Przynajmniej są ładne, niebieskie. Ale są tankowne te zombiaki. Ale może nie na autoataki. Zbieraj moje. Tu się w ogóle dżungle gra? Nie, nikt nie gra dżungli. Ale dobrze pamiętam, chyba nie ma sensu tutaj robić dżungli. Tu w ogóle napiernić powinien być, a ty uciekasz gdzieś, chodź. Pokażę ci mój dywan. No już się nauczył dżukować. Super, rozkładam dywan, nie wiem jak nazwę ten odcinek. Cały mój gameplay. Taka Irelia co ma w sumie? Tego stuna. W, praktycznie chyba cały czas. Nie wiem dokładnie jak tam to wygląda. Czy ten true damage, czy heal. No ja mam taką nudną grę. Ekstra grę. Rozkładanie dywanów białych. Dobra, mogę powiedzieć, że białych bardziej niebieski. Nie wiem, ten fir się ładnie trzyma. I od razu cooldown schodzi. To nawet to ciekawie wygląda, muszę przyznać. Jeśli ten cooldown od razu schodzi. Ale movement speed mi się chyba nie stakuje. O, nie zdążyłem tego zblokować. No nie, to jest zły pomysł. To jest bardzo zły pomysł, Irel, tylko że ja cię posłuchałem. Już się ze spytajniki zaczęły na tym Nordiku. Bo nie można sobie wejść do tego trybu i zagrać dla fanów, tylko trzeba się szpanować, że się zrobił jakiś outplayer na tym. Bo zabiła mnie wieżę, no super. Lepszy pytajnik na rzecz. Bo outplay życia zrobiłem. Chodź się nadupczać. Dobra, jednak nie. Jednak ucieczkę. No dupsza ten Jorik jednak. Jednak bardziej ode mnie. On ma Q. Te Q dużo mu daje. Dodatkowo ode mnie. No robimy błąd z tą Jorią. Się pojedynczo wbijamy. Minionki? A, mu się leczy. O, ja zrobiłem błąd. Pójdziemy poczekać na nią. A Sona znowu sama tam wchodzi. Co oni mają? O jest, Ankę mają. A my tu najbardziej feedujemy, widzę, no ale... No nie chcę nic mówić, ale ta Irelka tak jakoś... Znaczy nie winie, bo to jest randomowe oczywiście, no ale... Jakaś chyba Irelka będzie słaba.
Żruj mój dywan. No już mają umu. Wszyscy będą podletali 10 murki składać? Zabić krwawą dziewicę. O, mam Erkę. Ale bot nasz wygrywa, widzę, tam puszuje nieźle. Ja mam na RC? 30 sekund. No, sporo, no, ale to jest ultimate. Pije te kumoje, nie? Patrzcie, jakie dipsy z tego robią. No, podale przelicznik, no. Nie ma powrotów do bazy. O Jezu, już znowu tą dziewicę skastował. Nie wiem, co to taki szybki flash. Co jest, jak ona dipsy robi, ta dziewica? A mam w ogóle Grace'a mam pod apenem, gdzie się chwalił, no widzę właśnie. Apek Grace. No się gdzieś w krzakach czai te. Nie wiem, gdzie ja to rzuciłem. Wrzucił mi się w niego, ale... Jak trafię go jedną kłód, się w niego wbije. Peda, matematyk, wyliczone dipsy. Kamila była na bocie. Ja tak nie zdążyłem, bo się respię tu sekundę, więc nie zrobimy tej wieży. Ciekawe, jak oni na bocie tak szybko zrobili. A, bo AFK jest tym, dobra, to wiele tłumaczy. Dobra, ucieczka. Czemu do tego mogłem wejść? Do jego pola grawitacyjnego. Podobno tu jest zakaz wstępu. Robimy wieżę, chodź. No gdzie ty zdupczasz? Musimy pokazać, że też wygrywamy. I pytanie na czacie najebać. A w ogóle jesteś ciekawy, nie? Mutko ze swoją screena ma skala pani tak słaby, że szkoda gadać. No ale może to być ciekawe, no. To przyznam. Tego nie mogę mu zapomnieć, to może być ciekawe. Co sobie tu radzi? No, idziemy na to padać, z tym Jurikiem się próbować. O Jezu, jak umarł. W butach. To wolę chyba jak XD pisze. W sumie nie wiem, jak dużo ludzi jest, pisze XD ostatnio. Co? Kamila sobie zrobiła tego. Co za wizja jakaś. Ten jest z kolei, ma wardy ze SKT. O, Tania zrobiła. Ale nie widzę niestety. A mignęła mi tak przez chwilę. Czemu mamy barda? Dobra, składamy dywan. O, fajnie. Dobrze, że się bawię tutaj na tym trybie. Bawię się jak zawsze w sumie. Nic nowego. Nie no, Velkos jest fajną postacią. Nie ma tu nic, wracam do bazy. No Trynda jest AFK, no ale widocznie nie chce grać tym dom na Urfie, nie dziwię mu się. Jakby też AP Trynda działał, miarę to może, ale... Jak ten AP Trynda nie działa, to...
Nawet mu się nie dziwię, że mu się nie chce grać. No nie, nie mam szans z tym głównym przecież. True damage na auto-ataku. No nie wiem, za dużo wyrzuciłem Yurika, nie wiem, słyszał push mid i ten. No sobie to na midzie nie byłem, to okej, okay, to mogę się wziąć. Nie grałem tak, jakby się chcieli poddać. Kamila się odpaliła teraz trochę. No ona jest fajna, ten tryb. Stury co chwilę. Upgrade nie działa. Nie wiem, czy nawet zabije, więc... Double kill. Ja pierdolę. Zapomniałem już o tym szatanie, co te grzyby spami na ziemi. Wydupiaj. Gdzie są jeszcze jakieś drogi krzyżowe? No muszę wrócić, bo zaraz wywalę się. O, Infernale, Infernale, warto pamiętać na tym trybie. No i nie zdążyłbym. A tutaj zdążę. Zasrane blindy. Czemu ty bez ciebie nie rzucił? To mnie ciekawi trochę. Nie wiem, czemu się Tibesi na mnie rzucił. Co takie pushingi już? No, jak szybko coś skończy, to spoko, spoko. Mi się tak ta gra, no, którą tak średnio podoba. Ale Timo sobie zabije. Ja uciekam. Nie podoba mi się tu. Muszę sobie jakieś wardy do TPK, macie drużynę. No bardzo chcę bardzo skończyć chyba. Grace z Rabadonem i z Ludenem. Śmiesznie to wygląda. Mercy tu były zawsze dobre w trybie. A i możemy to złożyć. Chociaż CDR-a już nie dostaję, więc nie potrzebuję, w ogóle taki build składam. Jestem przyzwyczajony, więc to jest słaby build, powinien full AD być jakiś. Idę z Grace'em. To jest dobry zawodnik. Maja Suo w tagach. Musi być dobry zawodnik. O, Timo. O nie, Gibson, Tipson. Na gołości go nie dogonię w tych grzybach. Chociaż mógłbym sfeszować tego grzyba jednego, no to może bym go zabił, ale nie chcę mi się strasznie. Myślałem, że Grace też przyjdzie pomóc, ale w sumie słaby to było pomóc. Ale on sobie fajnie może tego dasza stakować. Patrzcie, on nigdy nie straci tych straków z tego. Z True Gift to się nazywa? True Grid. Yep. Prawdziwy main. Kulapy Grace'a. Ale to słyszało. No i tak czekamy. Chociaż nie ma sensu tego Miketa zmieniać. Kurwa, ale to zrobiłem, ale jestem bogiem, ale umarłem. Przefreszowałem i Hextecha przefreszowałem. No przefreszowałem, bo nie mam damage'a. No nie, biedna Irelia, ty zabita przez Timsona. To musi być smutne. No halo, oni się mieli poddać i dalej walczą. Nie tak to miało wyglądać. No, potrzebuję jakiegoś HP teraz chyba. Czy dipsy? Dobra, dipsy. To możemy iść w daskę. Ale zabił.
Muszę pamiętać, żeby tym Yumu spawnować, jak to ma 9 sekund cooldown. Co Anka może ona jest taka? No zła nie ma. Nie, nie bije jej nic. Nie wiem czemu. Tak się czuję, jakbym z autoataku nic nie bił tą Ankę. Timo Tepek jaki bo... Grace jest fajny ziomek, tylko nie pod AP. Chociaż ten okno tak średnio podoba, bo muszę autoatakować mimo wszystko. Tak to mam tylko fajny ACC ze skill, to nie wiem wcieki. Raczej ten dywan był fajny na początku, ale teraz to już... Co to był za flash, halo? Wszystko się nagrało. O kudej... Halo, teleport. Więc jak skacze ta Kamila, nie da się jej trafić w ogóle. Timo, trzeba zapolować na Timo. No nie! Timo, pokaż się. Nie widzę go. Wolę XD niż kurwa te zjebane. O, umarł. A już chciałem taką merkę zrobić. O! Fenty! Jednak nie, bo nie mam lifesteala. Ale było blisko, kapa. No, ja muszę tak atakować, bo nic nie robi tym naklubnym, tak bez żartu. Ale ten fear jest fajny, bo jest chyba sekunda okna, gdzie nie mają fira tylko. Bo to jest 2,5 sekundy, 2 sekundy. No, takie okno jest, powiedzmy, można powiedzieć. A to jest jeszcze plus to okno, które ładuje tego fira. A chyba, że mają Tenacity buciki. Ale nikt nie ma. A to jest zmniejszone Tenacity? Potato Affinity jest tylko. No, jest Tenacity zwiększone z tego. Normalnie, jako z trybu, jako urf. To dobra, to może jednak nie takie dobre okno. Timoszka trzeba zabić. Jezus Maria. Ale go rozkurwiło na części tego Timoszka. Ma najlepsze staty, ma 15 kill ten Timo. Full AP z tymi Grzybsonami. O Jezu, jeszcze w to wlazłem. Dobry shield AKP, na pewno zadziała. No nie chodźcie po tych grzybach wszyscy teraz. To serio bije. No, na nie wiem co wjechać. Nie, tu miałem takie plany. Bo nie skończymy tego jeszcze, bo wszyscy poumierali. To jest niemożliwe po prostu. Niemożliwe i smutne trochę. Dobra, jakiś lifesteal by podał złożyć. Może być ten bot. Nie wiedziałem, że tak ciężko do tego zamknąć. Miałem 16 kill na tym nokturnie, Jezus. Halo, przecież nic nie robię. No w sumie nie masz takiej broken super postaci, nie? W tym Anka moim zdaniem i ten Vel'Koz. To są takie tutaj, z tych takich casterów oczywiście, bo casterzy tu są mocni. No super. Szybko! Nie widzą nas teraz. No nie wyszło nam trochę. No ten Gambit jest mocny. O, Jelka się odpaliła. Służyła Trinity Force'a. Już ty masz stuna, a nie teraz co chwilę. Ten true damage, no właśnie. No dobra, ta Irelka już jest mocna, ta jest silna, no, no to jak każda Irelka, nieważne czy to urf, czy jakieś inne gówno, to tak zawsze wygramy. Dobra, to był pierwszy urf, nie jakiś super ciekawy, mi się tak średnio podobał, no ale popatrzymy w przyszłość, zobaczymy co jeszcze tam nagramy. Trzymajcie się, cześć.